że 82%, czyli bardzo duża większość, postanowili. I nie ma tutaj żadnego zaskoczenia faworytką w tym pojedynku ze względu na doświadczenie, ze względu na staż treningowy i ze względu na to, że o nich wiemy zdecydowanie więcej. I to sporo pozytywnych opinii spływało w kierunku Lizzy po jej ostatnich występach, jeśli chodzi o ten aspekt sportowy. I to Lizzy melduje się pierwsza na środku klatki. Już chce rozdawać karty, już chce zyskiwać przewagę psychologiczną nad przeciwniczką. Odwrotna pozycja, dobry czas kontrolujący. Lewy prosty, może dwóch. Tak, z odwrotnej pozycji walczy Liza. Aż seria, teraz kombinacja dłuższa ze strony Lizzy. Nawcze też nie pozostaje dłużna. To chce się tutaj bić, szuka tego miejsca, żeby zadawać ciosy. Też na razie wciąż jeszcze raczej badają się wzrokiem. Jeszcze w tych akcjach Nawci brakuje pewności siebie, brakuje szybkości, dynamiki. Musi zaryzykować, musi wciągnąć na głębsze wody Lizzy, jeśli chce zaznaczyć swoją obecność w klatce. Cały czas gdzieś tam stopuje tym lewym prostym Nawcze Lizzy. Przecież to będzie tutaj taktyka i kolejny ten prosty właśnie wchodzi czysto na brodę Nawci. Bardzo proste kombinacje na Mańkuta, więc prawy prosty, wszystko kończy lewym prosty. Teraz trafia również Nawcza. Albo słuchają, kontrujący cios ze strony Lizzy. Świetny taki z zejścia, bardzo ładny ciąg. Tak chciała pójść za tym ciosem Nawcia. Poczuła, że to sięgnęło twarzy Lizzy, ale ta też gotowa na kontry. I kolejny ten lewy dochodzi do twarzy Nawci. Piękne stopujące frontalne kopnięcie. Ta karta Nawci nieszczelna i tam sporo miejsca ma Lizzy, by zadawać ciosy. To bardzo dynamiczna, bardzo szybka jest Lizzy w tym pojedynku. Nawcia musi znaleźć jakiś sposób, na pewno nie może tak walczyć. Pamiętamy z pierwszego pojedynku, że Lizzy też jest zawodniczką, która potrafi kopać okrężnie na głowę, bo przecież w taki sposób potrafiła sadzać się na Namiczana. Natomiast zobaczymy, czy w tym pojedynku będzie również korzystała z tych narzędzi. Na razie stawia głównie na kopnięcia frontalne i te proste kombinacje, jeśli chodzi o pozycję Mańkuta w stójce. Prawy i lewy proste, ale teraz wymiany. Właśnie, wymiany w pół dystansie wchodzi Nawcia. Tak, ale świetnie blokowała Lizzy, przecież te ciosy nie sięgały jej głowy, że to tak wszystko zmieniała na ręce. Z kolei twarz Nawci coraz bardziej poobijana. Wysoko potrafi podnieść tę nogę Lizzy faktycznie. Ta głowa rywalki jest w zasięgu. Tym bardziej, że Nawci gdzieś kiedy dostaje ten pierwszym ciosem, to za chwilę zamyka oczy. Rok ten front! Będzie oczywiście liczenia. Tak, i chwilkę przed tym front kickiem jeszcze był taki middle kick, który mógł sięgać spustoszenia. Doszedł pod łokieć czyściutko. 25 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Kolejna potężna bomba. Właśnie to jest to, o czym mówiłem z pozycji Mańkuta. Bije Lizzy i będzie trafiała tym lewym sierpowym. No musi znaleźć jakieś rozwiązanie Nawcia, jeżeli nie chce otrzymywać tych lewych prostych czysto na głowę. Nie może walczyć w jednym tempie. Nie może iść w jednym tempie do przodu, bo jest łatwiejszą zawodniczką do rozczytania. Właśnie na te czasy kontrolujące poluje w tym momencie Lizzy. Tak jak teraz. Właśnie w jednym tempie do przodu przyspiesza Nawcia. Jest to czy na córce, czy jak idzie do przodu cały czas kątem w tym aspekcie. Jest front. Bardzo dobrze teraz ulokowała to kopnięcie na korpusie. Już bardzo mocno bije Lizzy ten lewy prosty. I na kontrścianym odchyleniu. Właśnie od razu przygotowana na uderzenie kontrujące. Jakby chciała urwać głowę, naprawdę. A nam czy też mocno pochylona do przodu, więc aż się prosi, żeby być tymi kombinacjami lewy, prawy. Zresztą te kopnięcia, o których mówił trener, też żeby kilka razy kopnęła sobie przeciwniczkę, no i faktycznie to robi. Więc te kopnięcia też są groźne. I znowu prawy, lewy. Proszę, po Betwiście jeszcze ruszyła z obrotówką. No tak trochę z karaty byliśmy. Zaciągnięcie. I było jeszcze kopnięć okrężnych na głowę. Ja wywołuję specjalnie, licząc, że w końcu Lizzy na to postawił. Mam wrażenie, że mogłaby spróbować tej akcji. Nieprzygotowana na to jeszcze w tym pojedynku jest Nawcia. Dobry czas na korpus, ale teraz znowu wraca do tego, co się sprawdzało w rundzie pierwszej. Szuka presji, ale widać w jednym tempie nie idzie. Nie idzie ten sposób walki Nawci. Rozczytuje ją dobrze Lizzy. I aż teraz wstrzeliła się idealnie w ten prostym lewym. No właśnie, gdzieś próba rzutu, takiego rzutu była. Teraz sędzia Szymon Bukowski szybko to przerywa. I zaczynamy jeszcze raz od środka. Też te akcje Nawci męczące, przecież tyle ciosów w powietrze, a to zawsze zabiera trochę tlenu. Nie mieliśmy jeszcze kopnięcia okrężnego na głowę w wykonaniu Lizzy. Jestem zdziwiony, bo
Jesteśmy coraz bliżej. To wiecie państwo, że było słychać na całej hali. Oj tak, to osiadło ewidentnie. Chociaż też adrenalina robi swoje i nawcia cały czas w natarciu. Ale musi nawcia coś zmienić, bo w ten sposób walczą czekając na leasing nie dorwie, nie złapie w ringu, w klatce oczywiście Lizzy. Będzie miała z tym problem, bo dobrze kontroluje ten dystans i jest przygotowana na kontrę Lizzy. Osiadł mam troszkę ten pojedynek w tej drugiej rundzie. Podają się troszkę bardziej. No nie musi nic zmieniać tak naprawdę Lizzy w tej walce, bo to ona kontroluje ten pojedynek, jeśli chodzi o punkty. A musi być zmieniać, właśnie w tym formie oczekuje. Poszła, skróciła dystans, tam trzy obszerne takie sierpowe doszły do głowy Lizzy, no musi na to uważać na pewno Lizzy. Tak, no Lizzy troszkę przystała, jakby już spodziewała się, że z tej rundy nic nie będzie, że tu nawcie nic więcej nie zaprezentuje. I proszę, nagle nawcie przyspieszyła, skróciła dystans, nagle ten prawy, lewy sierp gdzieś sięgnął głowy Lizzy i tu wszystko się mogło w tej rundzie jeszcze odmienić. Nawcie poczuła też, że trafia, nawcie poczuła, że no, pojawia się nadzieja. Coś tutaj jeszcze w tej walce zmienić. Jeszcze przechodzimy! Dobra zejściu, ależ dobra akcja. Wykonała Lizzy, podkręca jeszcze te podawcie, ale zabraknie w tej rundzie. Ale to był dobra akcja. Walka trójkowych, zobaczymy, czy taka sposobność będzie. My wracamy do pojedynku. Runda trzecia, ostatnia. Nawcia, strój niebieski i strój czarny Lizzy. Była próba każdego podjęcia, ale zabrakło dystansu. Ale po tym potężny cios doszedł na głowę Nawci. Naprawdę potężny był ten prosty. Na pewno odczuła to Nawcia. Musi uważać na te wysokie kopnięcia. I kolejny prosty dochodzi do głowy Nawci. Czysto na szczęście naprawdę bardzo mocno już w tym pojedynku jest porozbijana Nawci. A Lizzy z taką łatwością kopie swoją rywalkę. No ta noga podniesiona tak wysoko. Teraz okolice krocza gdzieś to kopnięcie wyprowadzone przez Lizzy nieprzepisowo. Ma czas na siebie Nawcia. Nie rozmawiamy, nie ma teraz popowiadania. Nie ma popowiadania. Wszystkich trzyma tutaj w ryzach, w porządku. Sędzia Szymon Wojtkowski, oglądamy, no tutaj nie ma dyskusji. Jest przeskoczenie dystansu bezpośrednio na krocze to kopnięcie wyprowadzone przez Lizzy. Ma czas dla siebie regulaminowy Nawcia. Może wykorzystać całe 5 minut, więc zaraz będzie gotowe obrażenie Nawcia. Natomiast to ona też musi spożytkować tę przerwę w odpowiedni sposób. Trzeba tutaj szukać tych akcentów, zerwania tempa, próby zaskoczenia Lizzy. W inny sposób tego pojedynku po prostu nie wygra. Wiemy, że na kartach punktowych ta sytuacja dla niej jest trudna. No i wracamy do pojedynku. Cały czas czeka i poluje na tę kontrę lewą ręką Lizzy. Tak, teraz tak. Zamachnęła się prawie całym ciałem. Próbuje skrócić Nawcia, ale bardzo mądrze Lizzy ucieka i czeka na swój moment, by za chwilę zadać cios. Nogi do wrocha, teraz prawy, lewy i ten sierp trafił, ale też wścieczona Nawcia ruszyła na rywalkę, chociaż nic z tego nie wynika, trzeba się puścić i za chwilę spróbować po raz kolejny. No ona wie, że jeżeli chce wygrać tą walkę, musi teraz postawić wszystko na jedną kartę, no musi pokazać w tej rundzie, że to ona na kartach punktowych będzie dużo wyżej. Klasyka. To już nie musimy opisywać, co dzieje się w klatce. Prawy i ten lewy mocniejszy kończący serię w wykonaniu Lizzy. Nie robi nic więcej, nie robi nic ponad. To też nie szuka tego skończenia na siłę Lizzy, tylko bardzo spokojnie prowadzi ten pojedynek metodycznie. Jest to kreszta. Ależ potężny lewy dochodzi, no bombarduje tymi lewymi dzisiaj Lizę Nawci. Nawci. Strasznie. Ja tak liczę, ale nie wiem, czy to jest już ponad 20 lewy sierpowy, który tak czysto panowie dochodzi na brodę. Nawci naprawdę, no, ma głowę bardzo twardą Nawcia. Też sprytnie ucieka po tych swoich uderzeniach lewą ręką rotacjami na bok Lizzy, także nie pozostaje w miejscu. Ale potężnie zmęczona też już Lizzy, bardzo głęboko oddycha. Na pewno trochę musiałem pomyśleć po oktagonie przy tych szarżach Nawci. Mimo wszystko, kończąc tę rundę, jeszcze chcę Lizzy zaznaczyć swoją obecność. Jeszcze chcę pokazać, że to ona jest tutaj dominatorem i kolejne lewe. Ale punktuje, punktuje. Teraz odwinęła się Nawcie, ale to bez znaczenia. To wycieczone zawodniczki już. Dał się znaki ten pojedynek.
ale można pokończyć przecież, nie zadają. Ale ogromny szacunek naprawdę i dla jednej, i dla drugiej zawodniczki. Jedna świetnie przygotowana, świetny Lizzy atakuje tutaj. Oszukuje jeszcze chyba, to już wynik zmęczenia. Świetnie atakuje tymi prostymi, które dochodzą czysto do głowy Nawci, natomiast Nawcza bardzo twarda głowa. I trzeba oddać szacunek, bo wytrzymała. No potężny, bo ale teraz jeszcze na koniec ze strony Lizzy, prawy, lewy, firmówkę skończy ten pojedynek, ale jest. Się wszystko w porządku. Drodzy Państwo, posłuchajmy werdyktu. Panie i panowie, szanowni Państwo, za nami ostatni pojedynek kobiet dzisiejszego wieczoru. Po trzech pełnych rundach sędziowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnej zwycięzczyni, którą zostaje Elizabeth Lizzy! Świętuję, świętuję Lizzy zwycięstwo. Na pewno jest bardzo dumna z siebie. Ten konflikt naprawdę był bardzo realny. A chciałbym sobie zadać teraz jedno pytanie. Na pewno zaraz panie nam odpowiedzą na to pytanie, czy to będzie zgoda. No właśnie, biła prawodawca po tym zgłoszeniu werdyktu, więc jest szansa na to, żeby dziewczyny się pogodziły. Jeszcze chwilka, jeszcze ostatnie poprawki. Za chwilkę. Ostatnie wątki za chwilkę posłuchamy, co Lizzy ma na to powiedzenie. Tak, już tutaj wyrywa się do mikrofonu. Zwycięska w tym pojedynku Lizzy, druga wygrana w organizacji Fame Lizzy. Było sporo presji związanej z tym występem. Sporo presji spadło na ciebie w ostatnich dniach, natomiast sportowo tutaj trzeba powiedzieć, że wszystko się broni. No jak nie mówiłam. Może jestem inteligentna, wygadana, ale sportowo nie ma ze mną szans. Ale była niezła! Serio. Czy będzie zgoda? Bo tutaj też padło pytanie ze strony komentatorów Kubańczyka i Izaka. Czy jest zgoda i czy możemy na to liczyć jako publiczność organizacji FEM, że podacie sobie znawczą ręce? Ja tą walką chcę skończyć ten epizod w moim życiu i już nigdy do niego nie wracać. Wiesz, to ty przyszedłeś na galę, na której ja się biję, więc ty możesz wypierdalać. Oj, mocne słówka Lizzy. Opanujmy te emocje, dziękujemy. Zwycięska dzisiaj w klatce, natomiast też głos należy się do Nawci, bo Nawcia... Tak, Nawcia jeszcze tutaj dba o swój wizerunek przed rozmową, uśmiechnięta szeroko. Natalia, gratulacje, bo przetrwałaś ten pojedynek, nie było łatwo, bez doświadczenia, natomiast widać było, że sprawiało ci to radość pomimo tego zmęczenia i widać ten uśmiech na twarzy. Chyba fajnie było spróbować swoich sił. Było świetnie. Dziękuję. Ogólnie chciałam wszystkim bardzo podziękować, jesteście cudowni. Płacz, to są fajne emocje. No, ale to dzięki widzom, naprawdę. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, że przegrałam, ale wydaje mi się, że naprawdę w dobrym stylu. No co, dałam sobie radę, powalczyłem jeszcze trochę. Miałam mocną przeciwniczkę, to na pewno, ale wytrwałam 3 rundy pełne. Myślę, że nie zdominowała mnie tak mocno, jak wszyscy myśleli. No i że jest super. Ja jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali. Przepraszam, jeżeli zjebałam wam kupony. To są piękne emocje po debiucie. Ja mam wrażenie, że to srebro zamieniłbym złoto po tej wypowiedzi, bo naprawdę przyjemnie się tego słuchało. Nie mówimy tutaj o porażce. Po debiucie w klatce organizacji FEM. Wielkie brawa!